tej strony Haspar i witam Was wszystkich w Ukrytej Bibliotece. Celem tego kanału będzie szerzenie wiedzy o uniwersum Warhammera 40 000. Tak więc jeśli nigdy nie słyszałeś o tym uniwersum, a chciałbyś się czegoś o nim dowiedzieć, albo całkiem nieźle się w nim orientujesz, ale masz ochotę powiększyć swoją wiedzę, to ten kanał został stworzony właśnie dla Ciebie. Zanim jednak przejdziemy do meritum, czyli do wprowadzenia do świata Warhammera 40 000, chciałbym poruszyć kilka spraw organizacyjnych. Po pierwsze, chcę ostrzec wszystkich słuchaczy, że czasami będę używał lekko spolszczonych angielskich nazw organizacji, wydarzeń, istot, zjawisk, etc. Wiem, że to polski kanał i będę się starał używać polskich nazw, ale po prostu niektóre spolszczenia oryginalnych nazw nie tylko nie oddają pełnego znaczenia tłumaczonych słów, ale i brzmią wręcz, okropnie, Na przykład taki rubryk Arimana. Przetłumaczenie go na pieczęć Arimana, bo z takim tłumaczeniem się spotkałem, to po prostu... No dobra, to jest jeszcze jako tako, ale na przykład jak przetłumaczyć rubrik Marines? Marines pieczęci? Albo Enslavers? Zniewalacze? Nie wiem jak wam, ale mi to w ogóle nie gra. No i jest też kwestia mojej wymowy. I tu od razu mogę z wszystkich góry przeprosić, bo na pewno nieraz mi się język zaplącze. No i po trzecie i ostatnie, mam na celu szybkie omówienie zagadnień podstawowych, takich jak Imperium, główne rasy zamieszkujące galaktykę, spaczeń i istoty go zamieszkujące, by potem skupić się na poszczególnych postaciach, takich jak Sigismund, Abaddon czy Ghazgul Mac-Uruk Traka i wydarzenia w historii Warhammera, takich jak wojny unifikacyjne, czarne krucjaty, wojna w niebiosach, wojna przeciwko bestii. Jest to tematyka, w której czuję się najlepiej i mam najwięcej do przekazania, ale i nie chcę za bardzo wchodzić między wódkę a zagryzkę smaczusiowi. A i tak moje pierwsze filmiki będą pokrywały się z jego filmikami. Nie oznacza to oczywiście, że nie będę omawiał innych zagadnień, więc jeśli chcecie, bym nagrał filmik traktujący o innych aspektach uniwersum, to dajcie mi znać w komentarzach na kanale lub pod filmikami. Jako że sprawy organizacyjne mamy już za sobą, przejdźmy do dania głównego. Korzenie Warhammera 40 000 sięgają roku 1987, kiedy to Games Workshop wypuścił grę bitewną pod nazwą Rogue Trader, która miała być odpowiednikiem Warhammera Fantasy w wersji science fiction. Rogue Trader był grą skupioną bardziej na roleplayu niż na bitwach figurkowych armii, a jego uniwersum sprawia wrażenie, przynajmniej w moich oczach, celowo absurdalnego. To tak jakby zostało ono stworzone jako satyra, mająca wyśmiać zjawiska czy mechanizmy, jakie miały i mają miejsce w reżimach totalitarnych. Przykładowo w starym uniwersum, jeśli rolnik z świata agralnego chciał sobie postawić, powiedzmy, silos, to musiał wysłać dokumenty o pozwolenie na budowę do administracji planetarnej. Ta wysyłała je na Terę i zanim cały ten proces administracyjny się zakończył, to mogło minąć kilka pokoleń. I dopiero o trzeciej edycji lore zaczął stawiać się coraz bardziej realistyczny i powoli zaczął rozrastać się do tego, co dzisiaj znamy. I właśnie jedną z rzeczy, które wyróżnia Warhammera od innych uniwersum science fiction, jest jego rozbudowanie, którego ciężko szukać u konkurencji. Każda planeta ma swoją historię, tradycje, zwyczaje, sposób, w jaki oddaje część Imperatorowi. Każdy regiment ma swoją taktykę, styl walki, specjalne mundury. Każda broń ma swoją odmianę, w zależności od tego, jaki cel ma zwalczać. Gdyby ktoś chciał spisać całą wiedzę o Warhammerze 40 000, to zajęłoby to kilkanaście grubych tomiszczy, a nowe książki przecież cały czas wychodzą. Ponadto jest to uniwersum science fiction inne niż wszystkie. To nie jest przyszłość pełna demokratycznych federacji, postępu, ani świat, gdzie szlachetni, dobrzy bohaterowie walczą ze złem, ale przyszłość, w której każdy dzień to walka w imię ideałów, religii, przetrwania, jedzenia lub dla samej rozrywki. Przyszłość, w której ludzkość osaczona jest ze wszystkich stron, przez wrogów, których celem jest jej zniszczenie lub zniewolenie. Przyszłość pełna odcieni szarości, gdzie istnieje tylko wybór pomiędzy mniejszym a większym złem. A to, co jest mniejszym a większym złem, zależy tylko od punktu widzenia. No, ale ktoś mógłby powiedzieć, że tak jak uniwersum Star Treka prezentuje świetlaną przyszłość, tak uniwersum Warhammera 40 000 jest po prostu mroczne i pozbawione nadziei. Cóż, kiedyś faktycznie takie było, ale to było jeszcze w czasach Rogue Tradera. Pamiętam miasta zbudowane z czarnej skały, z oknami z czarnego szkła, rozświetlone przez pochodnie płonące czarnym ogniem, patrolowane przez strażników w czarnych uniformach, uzbrojonych w... To chyba były ręczne katapulty albo coś w ten deseń. Dzisiejsze uniwersum nie jest już takim monolitem. Są w nim miejsca lepsze lub gorsze, na przykład życie w mieście Kopcu, szczególnie na dolnych poziomach, to faktycznie piekło na ziemi,
ale są też stylizowane światy, w których żyje się całkiem komfortowo. No i jest to uniwersum miejsce na nadzieję. Imperium ma szansę pokonać tyranitów. Albo faktycznie się ustabilizuje. A może i upadnie i to wyjdzie galaktyce na dobre. Uniwersum Warhammera nie jest takie, jakie jest, bo tak, ale dlatego, że warunki, jakie panują w galaktyce, sprawiły, że takie, a nie inne funkcjonowanie zamieszkujących je gatunków jest po prostu konieczne. Po prostu mroczność tego uniwersum ma sens i jest całkiem nieźle uargumentowana. Choć z drugiej strony trzeba przyznać, że ilość zjawisk negatywnych, jaka dotknęła tą galaktykę, no jest taka trochę nieprawdopodobna. Dobrze, skoro to już mamy za sobą, przejdźmy teraz do głównych stron konfliktu istniejących w galaktyce 41 tysiąclecia. Nie są to wszystkie gatunki, jakie istnieją w Drodze Mlecznej, ale najwięksi gracze na arenie galaktycznej, a proszę pamiętać, że oni mają swoje wewnętrzne podziały i frakcje. Największą organizacją w galaktyce spiralnej 41 milenium jest Imperium Ludzkości. Ogromny organizm polityczny, liczący setki tysięcy, jeśli nie miliony zamieszkałych planet, który kontroluje większość galaktyki i skupia pod swoimi rządami niemal całość gatunku ludzkiego i jego tolerowanych odmian. Zostało ono założone w 31 tysiącleciu przez osobę znaną jako Imperator Ludzkości. Nieśmiertelną istotę ludzką o gigantycznej fizyczności, intelekcie i mocach psychicznych, które można w najprostszy sposób określić jako boskie. Po prostu jest on szczytem tego, czym może być ludzkość. A jeśli dodamy do tego złotą zbroję i promieniującą złotą aurę roztaczającą się wokół niego, to trudno się dziwić, że wielu postrzegało go jako bóstwo. Imperator rozjednoczył Terę pod swoją władzą i rozpoczął gigantyczną kampanię zwaną jako Wielka Krucjata, której celem było zjednoczenie utraconych kolonii i stworzenie nowej, sekularnej i racjonalnej galaktyki, w której istniał będzie tylko gatunek ludzki. W tym celu stworzył on primarchów, swoich genetycznych synów, niemal półboskich istot, którzy swoimi zdolnościami ustępowali jedynie swojemu ojcu. Imperator oddał im pod dowództwo Legiony Kosmicznych Marines, genetycznie zmodyfikowanych superżołnierzy, stworzonych z materiału genetycznego poszczególnych primarchów. Uzbrojony w najlepszy sprzęt w posiadaniu Imperium, stanowili oni najgroźniejszą armię, jaką widziała galaktyka. Przez ponad 200 lat wszystko szło dobrze i gdy zdawało się, że nic nie powstrzyma podłogi galaktyki, coś musiało pójść nie tak, jak zwykle. Horus, mistrz wojny, największy z primarchów, rozpoczął rebelię i przyciągnął na swoją stronę połowę ze swych braci i imperialnej machiny wojennej, wciągając młode w Imperium w niszczającą wojnę domową. Efekt był katastrofalny. Imperator pokonał wprawdzie Horusa, ale sam został śmiertelnie ranny. By go ratować, umieszczono go w Złotym Tronie, starożytnym urządzeniu, które nie tylko podtrzymuje Imperatora przy życiu, ale wzmacnia jego moce psychiczne i pozwala mu na kierowanie spaczniową latarnią morską zwaną Astronomikanem. Przez 10 tysięcy lat, jakie minęło od tamtych wydarzeń, pozbawione jego bezpośredniego przywództwa Imperium zmieniło się nie do poznania. Choć nadal niezmiernie potężne, jest ono cieniem samego siebie. Korupcja, secesje, rebelie, wojny, głód, zarazy, nieefektywny system prawny, stagnacja technologiczna i gospodarcza to tylko niektóre z plag, które na co dzień gnębią Imperium i powoli uszczyplają jego siły. Państwo, którego armie kiedyś były prowadzone przez primarchów i miało pod rozkazami ponad milion kosmicznych marines zgrupowanych w liczące dziesiątki tysięcy legiony, dziś ma ich ledwie kilkadziesiąt tysięcy, podzielonych na tysiącosobowe zakony, a primarchowie już dawno stali się legendami z odległych czasów. Imperium jest dziś okrutną, oligarchiczną despotią, znajdującą się w stanie nieustannej wojny, w którym imperator jest bogiem, a wiara w niego jedyną legalną religią. I człowiek jest jedynie cyfrą wśród niezliczonych bilionów, a jego podstawowym prawem jako człowieka jest zginąć w służbie reżimu, czy to na polach niezliczonych bitew, do zwycięczenia, pracując by zaspokoić potrzeby nienasyconej machiny wojennej. A jest ona ogromna i ma z kim walczyć, pomimo iż Imperium nadal posiada gigantyczne floty składające się z mierzących kilometry okrętów, legiony tytanów, niezliczone zastępy gwardii imperialnej, czyli zwykłych ludzi takich jak ty czy ja, którzy zajęli miejsce kosmicznych Marines jako podstawy sił militarnych Imperium, oraz posiada wiele innych formacji wojskowych, to znajduje się ono głównie w defensywie, starając się utrzymać posiadane terytorium i od czasu do czasu organizując krucjaty w celu odbicia utraconych lub podbicia nowych światów. To prowadzi nas do następnego punktu programu. Sił chaosu, arcywroga Imperium i właściwie wszystkich świadomych istot.
Żeby opisać zagrożenie, jakim jest chaos, musimy wpierw przyjrzeć się spaczni. Wykorzystywana jako podstawowy sposób transportu i komunikacji pomiędzy systemami gwiezdnymi, spaczona przestrzeń jest niematerialnym odbiciem naszej rzeczywistości, a konkretnie myśli i emocji mających miejsce w naszym świecie materialnym. Definiują one wygląd i zachowanie spaczni, a także istot, jakie ją zamieszkują. W immaterium istnieje cały zakres różnych stworzeń, od bezmyślnych drapieżników, będących produktem irracjonalnych lęków, aż po niemal omnipotentne byty, powstałe z całych tysiącleci nagromadzonych emocji i mające całe armię demonów na swoje rozkazy. Tymi bytami są bogowie chaosu. I choć w tym wymiarze mogą niemal wszystko, to ich możliwości samodzielnego wpływu na świat materialny są niewielkie. To stawia ich w nieciekawej pozycji, ponieważ ich moc zależy od tego, co się dzieje w materium. Uderzenie kogoś w gniewie w minimalnym stopniu działa na korzyść Korna, ale na przykład rzeź całego miasta przez psychopatów z mieczami łańcuchowymi będzie miała wiele lepszy efekt. Dlatego w ich interesie jest było mieć wpływ na to, co się dzieje po drugiej stronie. By coś takiego osiągnąć, potrzebują oni okna na drugą stronę. Kogoś, kto ich przepuści ich wpływy do świata materialnego, by mogli oni przekształcić go w taki sposób, by wywołać zmiany, które ich wzmocnią. Na przykład doprowadzić ludzi do szaleństwa, którym się powyżynają, albo wysłać całe hordy demonów, które zrobią to za nich. Dlatego też Imperium, które mimo wszystkich swoich wad jest siłą stojącą po stronie porządku, od zawsze stanowiło główne zagrożenie dla bogów chaosu i jest celem ich nieostatnich knowań. Przykładowo sama herezja Horusa była wynikiem ich manipulacji. Jednakże siły chaosu to nie tylko bogowie i ich demony, ponieważ, tak jak wspomniałem, ktoś musi im zapewnić przejście do materium. Można by powiedzieć, co za idiota już pójść o takiej istoty na drugą stronę. I choć faktycznie bogowie chaosu czasem manipulują naiwnymi, by wykonywali ich wolę, nie zdając sobie przy tym w pełni sprawy z tego, co robią, to jest cała masa osób, które robią to intencjonalnie. I to nie jest jakiejś życzliwości serca, ale ponieważ siły chaosu oferują swym śmiertelnym sługom część swojej mocy w zamian za ich pomoc. Ale tak nawiasem mówiąc, bogowie chaosu mają skłonność do robienia z ludzi, którzy im służą, świadomych lub mniej świadomych niewolników, tak upojonych swymi nowymi możliwościami i potrzebą ich zwiększenia, że stają się ślepi na to, czym się stają i co faktycznie robią. Do takich agentów chaosu w świecie materium należą m.in. zdradzicy kosmicznych Marines, urządzający wypady i całe kampanie przeciwko znienawidzonemu Imperium, a także tysiące kultów działających w sekrecie na wielu imperialnych światach oraz także niezliczonej ilości obcych ras, które oddają cześć bogom chaosu. Skoro już mówimy o bogach chaosu, przyjrzyjmy się rasie, która powołała do istnienia jednego z nich, czyli Eldaru. Ten powstały prawdopodobnie dzięki inżynierii genetycznej gatunek władał niegdyś potężnym imperium, obejmującym całkiem spory kawałek galaktyki. Przewaga technologiczna Eldarów zapewniała im bezpieczeństwo przed każdym agresorem, od orków aż po ludzi. Dzięki temu mogli oni żyć w spokoju i dobrobycie. Tu jednak pojawia się problem, ponieważ Eldarzy są niezwykle długowieczną rasą. Każdy z nich może żyć nawet po kilkanaście tysięcy lat. Tak więc łatwo sobie wyobrazić, że ciągłe życie w luksusie, gdzie nic ci nie brakuje i nie zagraża, koniec końców stało się dla nich niewyobrażalnie nudne. Próbowali więc oni zwalczać nudę i rutynę i szukać nowych doświadczeń i emocji, powoli dopuszczając się coraz to większych ekscesów. Koniec końców Imperium Eldarów stało się tak dekadenckie, że ogrom ekstremalnych emocji, jakie wywoływały one w spaczni, dały życie nowemu bogowi chaosu, Slaaneshowi. Jego narodziny wyrwały dziurę w materium, tworząc trwałą burzę spaczniową, zwaną jako Oko Terroru, a dusze Eldarów w zasięgu tysięcy lat świetlnych zostały wyrwane z ich ciał, stając się pożywką dla nowego bóstwa. Niewielu udało się przeżyć. Ci, którzy przeczuwali rychły koniec, opuścili Imperium na pokładzie gigantycznych okrętów, zwanych Światostatkami. Rozproszeni i nieliczni, Eldarzy walczą teraz o przetrwanie i starają się zachować to, co zostało z dziedzictwa ich rasy.
co w praktyce oznacza, że są gotowi poświęcić miliony innych istnień, by uratować choćby jednego ze swoich. By nie powtarzać błędów przeszłości, przyjęli oni nowy styl życia. Każdy z Eldarów musi wybrać sobie rolę, albo tak jak Eldarzy to nazywają, drogę, jaką chce pełnić w społeczności i ma dążyć w niej do absolutnej perfekcji. Przykładowo, jeśli jest malarzem, to musi się starać być najlepszym malarzem, jak jest to możliwe. A gdy już osiągnie tą perfekcję, musi wybrać sobie nową drogę. Jedynym wyjątkiem jest służba w milicji, która jest to trochę myląca nazwa, ponieważ ta eldarska milicja potrafi być groźniejsza niż zawodowa armia praktycznie każdej innej rasy. I tą służbę w milicji muszą pełnić wszyscy eldarze, niezależnie od drogi, jaką wybiorą. Jednakże nie wszyscy eldarzy pojęli lekcję, jaką przyniósł ze sobą kataklizm. Ci, którzy w momencie upadku przebywali w Webwayu, sieci tuneli biednących przez spacznie, zostali oszczędzeni losu, jaki spotkał ich braci w materialnej przestrzeni. Kontynuowali oni swój ekscesywny styl życia, albo po prostu byli już tak skorumpowani przez swą dekadencję, że nie byli w stanie się zmienić. Szybko jednak okazało się, że choć oni sami zachowali swoje życia, to ich dusze są powoli pochłaniane przez Slaanesha. Jednocześnie wyszło na jaw, że ich sposób życia, poszukiwanie nowych wrażeń, zadawanie bólu, stał się ich sposobem na wzmocnienie tego, co zostało z ich dusz. I na wypełnienie pustki, jaka została w nich po ich częściowej utracie. Znani są oni jako Mroczni Eldarzy i są oni rasą piratów i oprawców, których celem jest zadawanie jak największego cierpienia innym inteligentnym rasom. Ich ataki na inne światy nie są przeprowadzane dla zdobycia surowców czy w celu podboju, ale w celu nałapania niewolników, których będzie można później torturować. No, najlepiej przez jak najdłuższy okres czasu. Nawet ich uzbrojenie jest tak zaprojektowane, by zadawać jak najwięcej cierpienia przed śmiercią. Albo nawet lepiej, żeby zostawić ofiarę w stanie agonalnego bólu, ale żywą. Potem ją wziąć jako niewolnika i dalej torturować. No tak, serio, tak jak ja nie darzę sympatią wszystkich Eldarów z powodu ich arogancji i pogardy dla innych ras, tak, Mroczni Eldarzy przekraczają już wszelkie granice. Oni nie robią tego, co robią, bo muszą. Znaczy się, muszą, ale jednocześnie robią to dla własnej chorej przyjemności. Krótko mówiąc, jest to rasa, której najbliżej do bycia złą ze wszystkich istot w uniwersum. Jako że Eldarzy pełnią w uniwersum Warhammera 40 000 rolę kosmicznych elfów, to nie mogło w nim zabraknąć innej klasycznej rasy wywodzącej się z fantastyki, czyli orków. Stworzeni tak jak prawdopodobnie Eldarzy w wyniku inżynierii genetycznej, orkowie nie tyle żyją z walki, ale wręcz jej potrzebują. Ich społeczności funkcjonują w stanie nieustannej mobilizacji, ciągle się zbrojąc i fortyfikując, a gdy zbyt długo nie mają z kim walczyć, zaczynają walczyć między sobą. Można by zadać sobie pytanie, jak taka rasa w ogóle opracowała technologię do podróży międzygwiezdnych? Ale i o tym pomyśleli jej twórcy. Orkowie mają zaprogramowaną w genach wiedzę o naukach ścisłych, która ujawnia się wraz z upływem czasu i wzrostem liczebności. Mogą oni sobie żyć jako prymitywne plemiona obijające sobie nawzajem łby kamieniami, jednak gdy ich liczebność wzrośnie lub znajdzie się wyjątkowo silny przywódca, który ich zjednoczy, u niektórych orków, zwanych mekaniakami, zaczyna ujawniać się zakodowana w ich genach wiedza, pozwalająca im na budowanie pojazdów, broni i statków kosmicznych oraz adoptowanie technologii innych ras. A wraz z sukcesami i rozrostem hordy, zyskują oni dostęp do coraz większej ilości wiedzy. Jeśli dodamy do tego fakt, że przeciętny ork jest wielką, muskularną, odporną na obrażenia i mogącą się dostosować do najgorszych warunków chodzącą maszynką do robienia mięsa, to łatwo zrozumieć, dlaczego już raz niemal udało mi się podbić całą galaktykę i nie powiedzieli oni jeszcze ostatniego słowa. Skoro już wspomnieliśmy o zielonoskórych, to nie możemy zapomnieć o obcych o nieco bardziej kobaltowej cerze. Tau, bo o nich mowa, są najmłodszą, a jednocześnie najszybciej technologicznie się rozwijającą rasą w galaktyce. Ich społeczeństwo podzielone jest na 5 zamkniętych kast, z których każda pełni określoną rolę w społeczeństwie i do których poszczególni Tau przypisywani są na całe życie. Najważniejszą z kast jest kasta eterycznych, która posiada niezwykłe i dotąd niezbadane zdolności kontroli pozostałych Tau. Używając swoich wyjątkowych talentów, zjednoczyli oni walczące ze sobą plemiona w jedną prężnie rozwijającą się cywilizację, jaką są dzisiaj.
Kultura Tau oparta jest na kolektywnej filozofii większego dobra, która zakłada, że wszystkie inteligentne istoty powinny razem pracować dla większego dobra pozostałych członków wspólnoty w celu zbudowania lepszego i stabilniejszego społeczeństwa. Warto zauważyć, że ich ideologia obejmuje wszystkie inteligentne istoty. I tak właśnie jest. Co więcej, Imperium Tau stara się rozprzestrzeniać za pomocą pokojowych negocjacji i kulturowej dominacji niż na drodze agresywnej ekspansji. Nie oznacza to jednak, że to jacyś kosmiczni hipisi i jedyna ostoja humanitaryzmu w uniwersum Warhammera 40 000, ponieważ gdy dyplomatyczne metody zawiodą, nie mają oni problemu, by narzucić innej rasie swoją filozofię siłą, a gdy nadal stawiają na opór lub pojawiają się problemy w kontrolowaniu jej zachowań lub wielkości jej populacji, potrafią się oni posunąć do czystek etnicznych, do zakładania obozów pracy lub przymusowych kastracji. Jednak tak czy siak nadal są oni najbardziej cywilizowaną z ras w uniwersum Warhammera, oczywiście w naszym rozumieniu tego słowa. Inną rasą, jaka może pochwalić się niezwykłym poziomem technologii i niemal kompletnym brakiem indywidualizmu, są Nekroni. Z wyglądu przypominający humanoidalne szkielety, Nekroni są jedyną pozostałością po starożytnej cywilizacji Nekrotyru. Byli oni ludem o bardzo słabych i chorowitych ciałach, co w konsekwencji czyniło ich życie krótkim i pełnym cierpienia. Nie jest więc niczym dziwnym, że gdy Katan, albo czytanie inaczej Satan, rasa nieśmiertelnych istot o niemal boskich mocach i nienasyconym apetycie na duszę, zaproponowała im przeniesienie świadomości z ich wątłych ciał do konstruktów żywego metalu, w których będą żyć wiecznie i nie zaznają nigdy więcej bólu i cierpienia, ci bez większego zastanowienia przystali na to. Katan zapomnieli jednak wspomnieć, że procedura pozbawi Nekronów dusz, wspomnień i samoświadomości. Jedynie ci o największym intelekcie i sile woli byli w stanie zachować swą wcześniejszą osobowość. Reszta populacji zmieniła się w bezduszne i bezmyślne automaty, gotowe wypełnić każdy rozkaz swoich władców. Trzeba jednak przyznać, że nowe ciała Nekronów okazały się takie, jak im obiecano. Ich metalowe szkielety potrafią wytrzymać sporą siłę ognia, a w przypadku uszkodzenia zregenerować swoje rany na polu bitwy. Jeżeli dozna ono krytycznych uszkodzeń, ciało Nekrona teleportuje się z powrotem do krypty, z której wyszło, gdzie podlega natychmiastowej naprawie. Jedynie całkowite zniszczenie lub poważne uszkodzenie wewnętrznych systemów odpowiedzialnych za cykl naprawczy może ostatecznie wyłączyć Nekrona z walki. A mają oni czym walczyć? Samą podstawową bronią Nekronów jest Gauss Flyer, czyli co można przetłumaczyć na gaussowy obdzieracz, który przy trafieniu dokonuje dekonstrukcji celu na poziomie molekularnym, zaczynając od zewnętrznej warstwy. Ofiara rażona taką bronią jest po prostu momentalnie patroszona. Podobnie jest w przypadku pojazdów pancerzonych, a proszę pamiętać, że jest to jedynie podstawowa broń i Nekroni mają w swoim arsenale także inne zabawki, jak choćby Tesla karabin, czyli no, karabiny Tesli, z których ogień przeskakuje z celu na cel, wysysając energię życiową z ofiar. Będąc w posiadaniu takiej armii, elity Nekronów poprowadziły swoje wojska u boku Katan przeciw znienawidzonym Old Ones. Powiedzmy, że będę ich tłumaczył jako pierwsza rasa lub starsza rasa. W wielkiej wojnie zwanej wojną w niebiosach. Ostatecznie starsza rasa została pokonana, a Nekronom udało się uwolnić spod panowania swych dobroczyńców. Widząc, w jakim stanie znajduje się galaktyka, po tysiącleciach nieustannych batalii, postanowili oni zapaść w długi, trwający miliony lat sen, by przeczekać kataklizmy, jakie w ich czasach przetaczały się przez galaktykę. Teraz, gdy wreszcie się przebudzili, pragną odbudować swoje dawne imperium wśród gwiazd i ostatecznie unicestwić zarówno swoich dawnych rywali w postaci Eldarów, Jokaero czy Orków, jak i znienawidzonych użytkowników mocy, jakie daje spaczeń. Całkowitym przeciwieństwem naszych mechanicznych szkieletów jest kolejna i ostatnia rasa, jaką chciałbym omówić. Tyranidzi. Gigantyczna masa robali, która przybyła z międzygalaktycznej pustki tylko w jednym celu. By jeść. Nie są to jakieś roje malutkich robaczków. O nie. Wyformy tyranidów przyjmują rozmiary od będących wielkości mniej więcej średniego psa hormagantów do mierzących dziesiątki metrów biotytanów. Kierowani są oni przez umysł roju, kolektywny intelekt tyranidów sterujący ich zachowaniem, strategią oraz zmianami ewolucyjnymi koniecznymi do efektywniejszego zdobywania pożywienia. W zależności od napotkanego środowiska i przeciwnika dokona on takich zmian w genomie, by jego bioformy były maksymalnie skuteczne i odporne na lokalny ekosystem i broń przeciwnika.
Jeśli będzie to lodowa planeta, wykształcą grubą warstwę tłuszczu lub futra. Jeśli wróg będzie używał karabinów pulsacyjnych, zmieniał konsystencję swoich pancerzy, by lepiej znosiła ostrzał swej broni. A równocześnie będą cały czas testować taktykę obrońców i próbować znaleźć w niej lukę. Gdy opór na planecie zostaje złamany, tyranidzi zabierają się do jedzenia. Główną rolę w odżywianiu tyranidów pełnią rozpruwacze, hordy robali, które pożerają wszystko co organiczne na planecie. Także ciała poległy tyranidów, a następnie wchodzą do basenów rekultywacyjnych. Nie wiem, czy to dobra nazwa, po prostu są to baseny pełne soków trawiennych. Te są rozkładane wraz z tym, co pochłonęły na biomasę, która jest następnie transportowana przez ogromne organiczne wieże, które dostarczają ją wprost do floty na orbicie. Na koniec flota pochłania lokalną atmosferę, pozostawiając za sobą pozbawiony życia głaz. W ten sposób flota rośnie w siłę bez względu na to, jakie straty poniesie w czasie jej podboju. No i właściwie to by było na tyle w kwestii wprowadzenia do uniwersum Warhammera 40 000. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się Wam podobało. Jeśli tak, dajcie lajka i subujcie. Jeśli nie, to proszę o konstruktywną krytykę w komentarzach. A w następnym filmiku przyjrzymy się bliżej Imperium Ludzkości. Pozdrawiam i do usłyszenia.